Siemanko, ja jestem Lucek i zapraszam na kolejny odcinek. Porównywać Need for Speed Unbound do Forza Horizon 5, jak porównać Piratów z Karaibów do filmu Marvela typu Iron Man na przykład, no nie? I na moich ostatnich streamach, gdzie grałem głównie w Need for Speed Unbound, dużo osób przychodziło i pytało się właściwie tylko o trzy rzeczy. Po pierwsze, co warto kupić? Forza Horizon 5 w wersji jakąś tam premium, czy właśnie Need for Speed Unbound? Kolejne pytanie, czy można wyłączyć te kreskówkowe rzeczy w Need for Speed Unbound? I czy jeszcze kiedykolwiek będę grał w Forza Horizon 5? No i dzisiaj sobie na to wszystko odpowiemy, ale wróćmy do tego porównania. Piraci z Karaibów kontra Iron Man. No i widzicie, te dwa filmy są zupełnie inne. Tutaj mamy jakichś bohaterów tutaj. Też mamy jakiegoś superbohatera, prawda? Możemy sobie iść do kina na ten czy na ten film i świetnie się bawić. No właśnie, jak to jest z tymi grami? No bo finalnie dostajemy od mamy kasę na bilet do kina i musimy wybrać między tą grą a tą grą. I którą wybierzemy? I muszę wam powiedzieć, że wybór jest faktycznie dość trudny na pierwszy rzut oka, bo obie gry są fantastyczne, ale także obie gry są praktycznie swoim dokładnym zaprzeczeniem. Forza jest to taka gra bez pazura. Tutaj wybory, które podejmujesz, one nie mają większego znaczenia. Zdobywasz sobie furki praktycznie za każdym razem, na każdym kroku, bez większego wysiłku. Możesz, to prawda, brać udział w wyścigach multiplayer, ale nawet jak przegrasz, to i tak wygrywasz kasę, za którą możesz kupić kolejne samochody. I tak właściwie po miesiącu grania twój garaż zapełnia się całkowicie różnymi furkami, z którymi w ogóle nie masz żadnej styczności, żadnego kontaktu, w ogóle się z nimi nie utożsamiasz i właściwie nawet do wyścigu, czy do tuningu, czy do jazdy nie wiesz, jaki samochód wybrać, no bo nawet powiedzmy dużo nim nie jeździłeś, przejechałeś nim max raz albo dwa, no nie? W Need for Speedzie zdobyć samochód, zwłaszcza w fabule, jest legendarnie ciężko na początku. Zdobyć kasę na tuning tego samochodu jest także legendarnie ciężko. Cokolwiek zdobyć w tym Need for Speedzie jest legendarnie ciężko. Wyścigi obarczone są ogromnym ryzykiem, żeby się w nich ścigać. Policja jest wściekła na ciebie na każdym kroku i na piątym poziomie naprawdę trudno jej ominąć, trudno jej uniknąć, zwłaszcza jak się zaczyna granie, a zwłaszcza na poziomie trudnym. W Fordzie nie ma policji. Już wam tłumaczę, dlaczego Forza jest właściwie taką delikatną grą. Myślę, że duży wpływ na to, jak wygląda teraz Forza, ma to, że ona przede wszystkim zawsze tak wyglądała. To nie była nigdy gra, gdzie musiałeś osiągać jakieś hardkorowe wyniki. To była gra z otwartym światem, gdzie możesz sobie jeździć i grać swobodnie na kierownicy, delektując się fantastyczną, szczegółową grafiką, świetnie odwzorowanymi, pięknymi kokpitami samochodów, trybem Forza Vista, żebyś po prostu jarał się tą motoryzacją, żeby osiągi samochodu mniej więcej odwzorowały to, co z samochodem dzieje się w prawdziwym świecie. Tamta gra jest stworzona w 100% do takiej zabawy typu kładziesz sobie konsolę przy telewizorku, bierzesz pada do łapy i śmigasz, szalejesz, tak jakbyś grał w, nie wiem, w jakieś Angry Birds albo coś takiego. Te gry mają ze sobą tyle wspólnego, że tam są samochody i tu są samochody i można nimi jeździć po mapie. Reszta jest kompletnie inna. I wracamy tutaj do porównania Piratów z Karaibów i na przykład Iron Mana z Marvela, tak? Kompletnie inne światy, kompletnie inne podejście do superbohaterów czy do bohaterów w ogóle. Zupełnie coś innego. Ale to nie znaczy, że obie, że jedna gra wyklucza na rynku drugą. Obie gry są świetne i moim zdaniem to, że one się, tak powiedzmy, wykluczają, że mają tyle różnych cech, wzajemnie sprzecznych wręcz, no nie? To jest świetna sprawa, bo przez 4 lata grania, w moim przypadku, w Forza Horizon, jak wbiłem sobie do Need for Speed Unbound,
i miałem trudność ze zdobyciem w pierwszej furki, aż w końcu ją zdobyłem, uniknąłem pierwszy pościg, zdobyłem jakąś wielką kasę. To była ogromna euforia i tego w Forzie nie doświadczymy nigdy, dlatego że w tej grze kasę zdobywa się bardzo, bardzo łatwo. Już nie mówię o tych glitchach, nawet jak zwyczajnie sobie grasz, jeździsz po świecie, robisz wyścigi, cokolwiek, tak? Ta kasa nie ma tutaj większego znaczenia. W Need for Speedzie kasa to wszystko. Bez kasy nic nie zrobisz, nie ulepszysz furki, a ulepszenia są cholernie drogie. Tutaj wymaksować sobie samochód możesz za 80 tysięcy, a te 80 tysięcy zdobędziesz w 2 10-minutowe wyścigi. W Need for Speedzie, żeby wymaksować samochód, musisz mieć 250 tysięcy, 300 tysięcy i żeby zdobyć te 300 tysięcy, musisz godzinę jeździć różne wyścigi. Mało tego, podczas grania możesz wszystko stracić, bo złapie cię na przykład policja. Mówię tu o trybie fabularnym. I to są te różnice, to są zupełnie inne gry i ja się strasznie cieszę, że Need for Speed wygląda teraz tak, jak wygląda i naprawdę spędziłem w nim mega, mega dużo czasu i jaram się tą grą, jest fantastyczna, jest to moim zdaniem jeden z lepszych w ostatnim czasie Need for Speedów, jak nie najlepszy w ogóle z Need for Speedów, patrząc na grafikę, patrząc na fabułę, która była łatwa, lekka, zjadliwa, przyjemna, nie jakaś tam mega skomplikowana, na tuning. Zresztą te teksty w fabule były też całkiem fajne, one nie były jakieś tam oderwane od rzeczywistości, były młodzieżowe, były ciekawe, ale nie było ich też za dużo, nie były nachalne, były tam, gdzie powinny być, po prostu wszystko było idealnie wyważone w tej fabule. Przeszedłem całą fabułę, była długa, zajęło mi to 55 godzin, bo ja lubię sobie jakieś tam rzeczy poboczne robić. Gdyby tylko ktoś robił fabułę, to by absolutnie mógł przejść tą grę nawet i w 20 godzin, nie? Jakby tylko robił to, co trzeba, żeby ukończyć grę. Jasne, ale ja chciałem się w niej bawić i bawiłem się wyśmienicie, ale wiecie co? Tutaj przechodzimy na stronę Forza Horizon, że po tym czasie, jak przeszedłem sobie całą fabułę, to ja praktycznie wcale nie mam ochoty grać w tego Need for Speeda. To znaczy, ja czuję się spełniony, ta gra zrobiła to, co ma zrobić. Jakoś specjalnie nawet nie czekam na te wszystkie dodatki. Tam jest naprawdę dużo grindowania, dużo jeżdżenia tym samochodem, żeby zdobyć cokolwiek. Dużo zabawy z policją, omijania tej policji, gdy próbujesz dowieść kasę do domu i generalnie tego typu spraw, no nie? I Forza ma taki ogromny plus, że od powiedzmy części drugiej, trzeciej może nawet, myślę, że bardziej od części trzeciej Forza Horizon, wiemy jak tutaj wygląda progresja, jeśli chodzi o update'y gry. W ciągu ostatniego roku do gry trafiło ponad 100 nowych samochodów. Część z tych samochodów była w Forza Horizon 3 i są to takie odgrzewane kotlety, ale część jest też zupełnie nowych, nowoczesnych aut i to się ceni. Bardzo fajnie, że te auta się pojawiają, że pojawiają się update'y, że generalnie w Forzie po tym roku grania jest co robić. Co z Need for Speedem będzie na obecną chwilę, jak nagrywam to wideo, nie wiem, choć mam spore obawy co do tego i jakie dodatki się pojawią. Myślę, że nie pojawią się żadne. Need for Speed jest grą, myślę, że mniej budżetową niż Forza Horizon 5. I zauważyłem to, w jaki sposób odbywała się promocja tej gry. Mniej więcej gry miały swoją premierę w tym samym czasie, tylko że oczywiście Need for Speed pojawił się później o rok od Forzy. Ale Forza była już dosyć zażarcie promowana od E3, czyli od targów E3, które były w czerwcu. Forza pojawiła się w październiku na rynku i od tamtej pory cały czas byliśmy zalewani nowymi informacjami na temat tej gry. W przypadku Need for Speeda przed premierą pojawiło się kilka zwiastunów, kilka jakichś tam pomniejszych rzeczy związanych z promocją tej gry na ich kanale na YouTubie głównie, kilka rzeczy na stronie głównej tej gry na EA.com i właściwie tyle, nie było jakiegoś większego promowania, więc w moim odczuciu budżet na promocję tej gry był mniejszy i po wbiciu do
do Need for Speeda, na początku kompletnie nie wiedziałem, co mam robić, jak mam grać, co do czego, nie? Jakby przed premierą nie zostało to przez twórców wytłumaczone, jak do tej gry podejść. Brakowało mi tego bardzo, bo to wszystko trzeba było ogarniać od podstaw, nie? Nie było żadnego poradnika, samouczka, jakiegoś coś w tym stylu. Samouczek był tam, ale taki bardzo powierzchowny w tej grze, no nie? Także trochę mi tego brakowało, ale pomijając to, bardzo mało informacji, bardzo mało rzeczy przed premierą, nie był nakręcony hype na tę grę. Były pokazane te głównie komiksowe wstawki, na które ludzie zwracali uwagę i ludzie sobie na podstawie tych komiksowych wstawek wyrobili opinię o tej grze, że jest to generalnie kopia Need for Speeda hita, że nic nowego tam nie będzie, nowych samochodów, że lista samochodów wygląda dokładnie tak jak w poprzednim Need for Speedzie i właściwie po co mam kupować nowego Need for Speeda. I praktycznie poza tą listą grafika, poza tą listą samochodów, wszystko w tej grze jest zupełnie inne niż w hicie. No, jeszcze może poza sposobem tunigowania samochodów, który w hicie był bardzo fajny, tutaj to oczywiście przeszło i ten sposób tunigowania samochodów mamy podobny. Natomiast prowadzenie samochodu, prowadzenie rozgrywki, to w jaki sposób tam wygrywasz rzeczy, jest zupełnie inny. Ale ta gra Need for Speed w stosunku do Forzy jest to gra o niższym budżecie i EA Games ma to do siebie, że oni patrzą bardzo na sprzedaż gry w danym miesiącu, zaraz po premierze, i pod tym kątem ustalają, czy do gry pojawią się jakieś nowe update'y lub nie. I to jest coś, czego ja się bardzo obawiam, jeśli chodzi o tego NFS-a. Myślę, że nowych update'ów do tej gry nie będzie. Jeśli będą, to jakieś naprawdę bardzo skromne. Nie ma tutaj czegoś takiego, jak widzicie, tutaj są praktycznie co tydzień jakieś epizody z twórcami, którzy no może fajniej, może mniej fajnie opowiadają o jakichś nowych update'ach, ale generalnie coś się wokół tej gry dzieje tutaj. I wiemy, że za jakiś czas pojawi się coś nowego i że na przykład jak odpalimy sobie Forzę po raz kolejny po miesiącu, to pojawią się nowe samochody do zdobywania, nowe rzeczy do ogrywania i coś tutaj się będzie działo, no nie? W Need for Speedzie nie wiadomo. I nie wiadomo, czy po roku ktoś jeszcze o Need for Speedzie będzie pamiętał, zgadza się. A o Forzie, Forza Horizon 5 zdążyła się już znudzić, nie ma co ukrywać, no nie? To jest jednak gra, która nie ma tego pazura, ale mimo wszystko każdy sobie co jakiś czas tutaj wbije, żeby właśnie tak jak ja teraz, pojeździć sobie samochodem po świecie, żeby podziwiać tę grafikę, realistyczną przede wszystkim grafikę. I żeby się tutaj trochę pobawić tymi autkami, coś tam sobie poskakać, coś jakieś wyścigi porobić, ale w zasadzie tyle, nie? Nie ma co przesadzać. Natomiast Need for Speed, jak przejdziesz raz, w moim przypadku, ja mam naprawdę dosyć tej gry. Nie na zasadzie, że jej nienawidzę czy coś, tylko po prostu zostałem nasycony. Zostałem nasycony tą grą, najadłem się i mi wystarczy. Ja tam jeszcze parę razy wbiję sobie na multiplayer, przetestuję kierownicę i w zasadzie skończyłem temat Need for Speeda. A do Forzy wiem, że sobie wbiję jeszcze nie raz, pojeździć jakimiś nowymi autkami, popodziwiać na przykład kokpity, pojeździć sobie z kamerą z kokpitu, pobawić się w jakieś rajdy, może popróbować jakiegoś nowego konfigu na drift, wiesz, tego typu sprawy, nie? W przypadku Need for Speeda multiplayera tam prawie wcale nie ma. Są jakieś wyścigi online i właściwie tyle. Nie? Co tam teraz mam robić w tym Need for Speedzie? No nie ma za bardzo co. Można sobie jedynie potunigować samochody, porobić parę fotek, poogarniać jakieś najlepsze konfigi w danej klasie, żeby sobie mieć do wyścigów czy coś. Na przykład w online podblokowywać wszystkie furki. I tych odblokowań generalnie tam nie ma za wiele. Robisz te wszystkie wyzwania, porobisz strefy pomiarowe i okej, nie? Co do świata gry. W Need for Speedzie świat gry jest naprawdę fantastyczny. Jest to jeden z najlepszych światów gry w ogóle w serii Need for Speed, moim zdaniem. Bardzo zróżnicowany, świetnie wygląda tam roślinność. Zresztą na streamie też to zauważyliśmy, że roślinność, zwłaszcza drzewa, w niektórych miejscach wyglądają nawet lepiej jak w Forzie Horizon 5. Lepiej jak w
Forzie Horizon 5. Mam tu na myśli, świat w Forzie Horizon 5 jest dużo, dużo fajniejszy, dużo bardziej szczegółowy i realistyczny niż w Need for Speedzie, ale tam mamy na przykład ciekawe miasto, nie? Tam mamy górskie jakieś takie tereny typowo, mamy dużo zawijasów. Tu na tej mapie mamy takie ogromne generalnie pustkowie, mamy, wiesz, jakąś dżunglę, mamy jedną wielką górę i na niej wielką strefę driftową, ale nie mamy takich fajnych, pokręconych tras i takiej różnorodności tego terenu, jak w Need for Speedzie, wydaje mi się. Mamy tam skocznię narciarską, kilka torów wyścigowych, mamy tam przede wszystkim fantastyczne miasto z licznymi tunelami, w których można sobie jeździć. Można w tym mieście sobie jeździć między budynkami, chowając się przed policją. Jeden z widzów przyszedł na streama i mówi: jaki ten Need for Speed jest do dupy, bo tu nie można sobie wyjechać poza barierkę, tak jak w Forzie. Oczywiście, że można i wielokrotnie jeździłem sobie tam po offroadach, tak samo jak i tutaj w Forzie, natomiast te offroady i generalnie wykonanie tego terenu jest takie sobie. Na pewno nie ma tam tyle detali co w Forzie, nie ma takiej realistycznej grafiki co w Forzie. Ona czasami jest ładna, a czasami jest brzydka. I tak to tam wygląda. To jest gra, moim zdaniem, o niższym budżecie niż Forza Horizon 5, ale gra, która dostarczy wam naprawdę fantastycznych wrażeń, zwłaszcza jeśli dużo graliście w Forza Horizon 5 i brakuje wam w tej grze pazura. I jeśli chodzi o tego pazura, to jeszcze wrócę do tego tematu. Na przykład w Need for Speedzie, jeśli zauważyliście, nie ma marki Toyota, czyli nie pojeździcie sobie Toyotą Suprą MK4, tą taką starą Suprą, nie pojeździcie sobie nową Suprą, a to dlatego, że Toyota nie chce być kojarzona z nielegalnymi wyścigami i oni zabraniają udostępniania licencji swoich samochodów do tychże gier. W Forzie Horizon 5 nie ma wyścigów nielegalnych. Ta gra, dzięki temu, że jest taka, powiedzmy, lightowa, to marki takie jak Toyota nie mają nic przeciwko, aby udostępnić licencję swoich samochodów do tej gry. I to też trzeba brać pod uwagę, że ta lista samochodów w Forzie jest większa, jest bardziej zróżnicowana. Nie tylko dzięki temu, o czym powiedziałem, ale też dzięki temu, że ta gra jest więcej budżetu przeznaczono na jej produkcję. Sposób prowadzenia samochodów jest taki, że na kierownicy można sobie na spokojnie pojeździć, fajnie się pobawić. Jest lightowa na tą kierownicę, nie ma jakiegoś tam hardkorowego wyzwania jak w jakichś symulatorach, ale są takie symulatorowe elementy, które pozwalają ci się na kierownicy w 100% pobawić. W Need for Speedzie jeszcze tego nie testowałem, ale nie bez powodu tego nie testowałem. Myślę, że będzie tragedia. Myślę, że jazda na kierownicy zakończy się na tym, że po prostu przejadę się gdzieś tam samochodem po mapie, ale nie będę robił jakichś wyścigów, driftów, jakichś ewolucji czy coś. Jak uda mi się opanować samochód na prostej drodze i paru zakrętach, to naprawdę będzie sukces w przypadku kierownicy. Czyli kwestia taka, ustawić sobie kierownicę na skręty 300 stopni i to właściwie tyle, na co mogę sobie pozwolić w tym Need for Speedzie. Ale odcinek z testowania Need for Speeda na kierownicy oczywiście zrobię oddzielnie. Teraz sobie tylko mogę tak poopowiadać, że naprawdę nie jest to gra, którą grałbym na kielce, tak? Forza jak najbardziej, można sobie tu pojeździć po świecie, pozwiedzać, pobawić się tą kierką. To jest gra do tego, gdzie możemy sobie włączyć kamerę z kokpitu. Zresztą część widzów przychodziła do mnie na streama, też się pytało, dlaczego ja nie gram na kierownicy, przecież to jest gra wyścigowa. Nie każda gra wyścigowa nadaje się do kierownicy. Tak samo jak... W sumie nie mam teraz porównania, ale po prostu nie każda gra nadaje się do kierownicy. No. No i teraz wracajmy do tych komiksowych elementów w Need for Speedzie. O co chodzi z tymi komiksowymi elementami? Ich się całkowicie nie da wyłączyć. Nie da się zrobić tak, żebyśmy mieli na przykład... Czekajcie, może wezmę jakieś auto, które nam tu zmieli kapcia ładnie. Weźmy sobie może jakąś BMW. Tam jest taki zwykły dym spod opon,
który możemy sobie włączyć, który on jest cały czas włączony. O. Tak, tutaj mamy taki piękny dym, gęsty dym spod opon, naprawdę taki pest, super wyglądający, zwłaszcza na PC-tach, on jest taki naprawdę mega, mega gęsty, w ogóle nie to nacisnąłem. Pod tym przyciskiem BitWorld widzę, zmienia się kamerę, chciałem. O. Tak, tutaj widzicie, ten dym jest taki fest, gęsty, naprawdę wygląda przekozacko. Natomiast w BitWorld Speedzie mamy taki dym kreskówkowy i jest sposób, żeby go wyłączyć, jakoś tam modyfikując rejestr systemu, ale wtedy gra nie wygląda ciekawie, tak? Nie ma takiego gęstego dymu jak tutaj. Możemy sobie jedynie korzystać z tego dymu komiksowego i na tym temat się kończy. Można sobie włączyć taki komiksowy dym, który jest taki neutralny dosyć. Nie mamy wtedy takich efektów dookoła samochodu, nad dachem, ale możemy sobie mieć ten taki tylko komiksowy dym z tyłu, nie? On jest szary, nie ma tam jakichś kolorów, jest taki bardziej neutralny, ale i tak jest komiksowy. Także nie jest tak, że całkowicie można wyłączyć te efekty, można je tylko w jakiś sposób zminimalizować. I ja rozumiem osoby, które nie grały nigdy w Need for Speeda, które przyzwyczaiły się do Forzy i innych gier wyścigowych, że dym spod opon był fajny i fajnie jakby był też w Need for Speedzie taki normalny, bo ciężko się do tego przyzwyczaić, ale podczas grania kompletnie nie zwraca się uwagi na te efekty. Ja na to nie zwracałem uwagi, nawet jak miałem jakieś tam hardkorowe rzeczy powłączane sobie, wybierałem co chwilę coś innego. Nie zwracałem na to uwagi. I mi to nie przeszkadzało, ani mi też się specjalnie nie podobało, ani mi się nie podobało. Byłem kompletnie neutralnie nastawiony do tego, nie zwracałem na to uwagi. Gdzieś tam sobie to było, nie, ale tak podczas grania mi nie przeszkadzało. Nie chciałem sobie tego jakoś wyłączać i większość czasu, jak grałem sobie fabułę, to miałem te efekty, wszystkie te takie podczas dodawania boosta miałem włączone i jakby tyle, nie? To było i koniec. Ale czy jakoś mi to przeszkadzało? No nie, no po prostu było. I tutaj w Forzie widzicie, że mamy taką bardziej realistyczną grafikę. Te samochody są dużo bardziej szczegółowe z zewnątrz. Mają więcej detali na pewno. Tam ta grafika jest taka jeszcze bardziej cukierkowa, jeszcze bardziej taka piękna w niektórych momentach. Ale właśnie jak się wjedzie w inne obszary gry, gdzie to oświetlenie jest inne, już ta gra potrafi wyglądać na przykład dużo, dużo gorzej, nie? Ale to tak jak chyba w życiu jest, że czasami jak zaświeci słońce, to jest pięknie, a jak jest ponuro, szaro, buro, no to jest brzydko. A to chyba nie powinniśmy się tego aż tak czepiać. Ale tak, nie da się wyłączyć tych komiksowych rzeczy. I no to musicie brać pod uwagę, że będziecie musieli z tym żyć. I tak podsumowując, co wybrać? Need for Speeda czy Forze? Czy kupić sobie Forze Horizon 5 Premium czy nowego Need for Speeda? Bo cena jest taka sama za tego NFS-a. To ja wam powiem tak, w Need for Speedzie, przechodząc fabułę, robiłem sobie ją tak po swojemu, zajęło mi to dość dużo czasu, zajęło mi to 55 godzin. Grałem podczas streama i poza streamami, byłem mocno zajarany, zwłaszcza, że ten Need for Speed był czymś, co mi bardzo brakowało w Forzie i spełniłem się w 100% grając w tamtą grę. Ale czy dałbym za nią 350 zł, tyle co za Forzę? Właśnie tak ciężko powiedzieć, nie? Mógłbym wam doradzić, jeśli mógłbym wam coś doradzić, to polecam wam zrobić coś takiego. Ponieważ gra nie wiadomo, czy będzie miała jakieś update, czy będzie aktualizowana, czy nie, to polecam wam kupić sobie ten abonament EA Plus, czy jakoś się tam nazywa. On kosztuje 6 dyszek. Za 6 dyszek w miesiąc ogracie całego Need for Speeda, zrobicie wszystko, co będziecie chcieli w nim zrobić. I jeszcze zostanie wam trochę czasu, żeby sobie pojeździć na multiku na 100%. Na stówę. Ja w tydzień grałem, co prawda dzień w dzień maniaczyłem, ale w
tydzień udało mi się przejść dosłownie wszystko. Fabule, no może nie zdobyłem wszystkich samochodów, bo to jest mega czasochłonne, ale no czuję się spełniony, nie, po tym tygodniu. Natomiast 4 tygodnie za te 6 dych na spokojnie będziecie mogli wszystko ograć i posprawdzać. Bez żadnego problemu, tak? W Forzie byłoby to niewykonalne, żeby przez miesiąc wszystko sobie odblokować, bo jest tu masa różnych osiągnięć, rzeczy, które pojawiają się co tydzień, dlatego ten Game Pass tutaj w przypadku Forzy ma większy sens, no nie? Natomiast tam bym polecał wam, jeśli naprawdę jesteście zajrani tym Need for Speedem, chcecie go sobie sprawdzić, przejść całego czy coś, to jeśli chcecie go sobie odhaczyć, to zróbcie tak, jak wam mówię, i jak przejdziecie go sobie, wiesz, tak o, za te 6 dych, to te savey będziecie mieli zapisane na komputerze i będziecie chcieli sobie kiedyś za jakiś czas, na przykład w promocji, kupić tego Need for Speeda, no to będziecie mogli sobie go kupić i będziecie mogli wrócić do tego swojego postępu, no nie? Ale po, powiedzmy, pół roku czasu już będziecie wiedzieli, czy do gry pojawią się jakieś update'y. Na przykład przeglądając mój kanał, że będziecie widzieć, że o kurczę, pojawiło się coś nowego, no dobra, no to sobie poczekam jeszcze 3 miesiące i sobie zagram na przykład Need for Speeda, jak będzie jakaś promka albo coś takiego, no nie? I myślę, że to jest way to go, jeśli chodzi o tego NFS-a. No nie jest to dobra taktyka pod kątem sprzedaży tej gry, bo tak jak mówiłem, EA Games patrzy bardzo na sprzedaż, na to, jak gra się rozchodzi, ile oni generalnie mają z tego kasy i na podstawie tego zastanawiają się, czy warto dalej grę pchać, czy jednak anulujemy projekt i skupiamy się na czymś innym, no nie? Także pod tym kątem nie jest to dobra taktyka dla wydawcy, ale dla nas, dla graczy, jest to spoko opcja. Co do mikropłatności, bo wiecie, że EA Games miało w zwyczaju pchać mikropłatności wszędzie, gdzie się dało. W Need for Speedzie nie ma żadnych mikropłatności. Jeśli kupicie sobie abonament, to na starcie będziecie mieli dostęp do BMW M3 GTR, tej BMW z Most Wanted. Odblokujecie sobie ją w ten sposób i ona wam nie zniknie z waszego ekwipunku, nawet jak anulujecie ten abonament. Także bez obaw. I to jest jedyna mikropłatność, jaką znalazłem. Zresztą tę BMW chyba można zdobyć też jakoś tam w fabule, ale nie wiem, czy ona na stałe przechodzi do naszego ekwipunku, czy nie. Ja to odebrałem sobie z abonamentu, który specjalnie kupiłem dla tej BMW. To takie DLC za 60 zł sobie zrobiłem. No ale wiesz, jako Jupiter to powinienem to też przetestować, nie? No i tyle. Jeśli macie jakieś pytania co do tych dwóch gier, na którą się zdecydować, którą przetestować, to walcie tutaj w komentarzach. To jest miejsce, gdzie rozwiązujemy takie kwestie wspólnie i no, ja nie chcę generalnie decydować za was, tak? Każdy w życiu podejmuje decyzje za siebie i czerpie z nich korzyści albo różne konsekwencje, ale ja wam polecam przetestować Need for Speed Unbound, bo jest to naprawdę dobrze zrobiony Need for Speed. Czy Need for Speed jest lepszy od Forza Horizon 5? Nie jest to lepsza gra, jest to zupełnie inna gra. Tak samo jak nie można porównywać Piratów z Karaibów do Iron Mana, prawda? Są zupełnie inne gry, w których robi się zupełnie inne rzeczy, tyle że się jeździ samochodem. No ale musicie zdecydować, na jaki film pójdziecie i na podstawie tego filmu myślę, że ułatwiłem wam trochę decyzję, a przy okazji ciekawą finansową finansowe rozwiązanie wam przytoczyłem z tym abonamentem. Także co, z mojej strony tyle. Dzięki wam, że byliście na tym odcinku. Trzymajcie się, na razie. Cześć.